Pamiętam ten dzień. To był 15 sierpnia 1920 roku w czasie Bitwy Warszawskiej. Byłem żołnierzem z 203 Pułku Ułanów i mieliśmy za zadanie jechać do Ciechanowa. Po wędrówce, gdy zaatakowaliśmy, całkowicie zaskoczyliśmy bolszewickie wojska oraz zdobyliśmy sztab, koszary i magazyny Rosjan. Jednak największym zwycięstwem było zdobycie radiostacji wroga. Było to bardzo istotne, ponieważ pozbawiliśmy bolszewików łączności ze sztabem. Niedługo później wycofaliśmy się z Ciechanowa, biorąc 500 jeńców.